Tylko YouTube na pewno ten film wyrzuci, bo będzie muzyka po prostu. A, no tak. Ale to zrobimy szybko, do 20 sekund to ogarniemy temat. Proszę się ustawiać, bo za chwilę ja wchodzę. Tylko ja tak naprawdę nie jestem pewien, czy kamerę włączyłem. No to sprawdzaj. Lecimy na żywiec. Mów to, co ustaliliśmy. Podobało wam się? Bardzo. Szykujemy się do wyjazdu, więc trzeba zrobić pielęgnację ogrodu. Ja już wierzbę obciąłem, a tu się dzieje bonsaik. Aniu, jak ci idzie? Aniu! Nie denerwuj mnie! No, wyjeżdżamy do puszczy. Pokażę wam bonsaik, który jest nieobcięty. Tamten już jest ładnie wygładzony, wyrobiony. A zobaczcie, jak to wszystko poodrastało i to wszystko trzeba ładnie uformować w kule. No niestety, jest robota, ale zielsko w miarę ogarnięte. No, tu trzeba było to wysadzić. Zobaczymy. A tu jakieś śmieci. No, to jeszcze też będziemy obcinać. I takim sposobem wylądowało jacuzzi w tym miejscu. Tak jak zapowiadałem, bala dla was w puszczy, a my skombinowaliśmy używane jacuzzi, żebyście nie myśleli, że nie wiadomo ile mamy kasy. To było bardzo tanie ogólnie. Jakby co, to mogę dać namiar do znajomego, który handluje takimi używanymi jacuzzi. No i obudował nam na nowo drewnem. Dużo większa jest niż bala. Na 6 osób niby też, ale po prostu inaczej rozmieszczone. Dzień dobry, dzień dobry. My już jesteśmy jak zwykle w puszczy. Standardowo kamper robi troszkę za ciężarówkę. Ludzie tak się wybierają na wakacje, czyli my. Krzesełka, klimatyzacja, koszyk z warzywami i z wódeczką. Jakieś naprawcze rzeczy, farby, różne rzeczy. Takie. Śmieci do spalania bierze się i co? No i różne inne rzeczy. A tam muszę dostać się do umywalki. I zaraz wam pokażę, a wam teraz już pokażę, co się zadziało w domku, jak nas nie było. Mamy prysznic. Zobaczcie. Jest już założony. A zaraz właśnie będę przymierzać umywalkę nadblatową, jak to będzie wyglądać. No i mamy już podłączoną wodę, więc z prysznica woda będzie leciała i prawdopodobnie jest toaleta podłączona, ale to jeszcze się dowiem. No, tu są resztki po prysznicu. Troszkę zadziało się tam pod spodem, no i tak ogólnie. Cieszę się, że znów jesteśmy, no i będziemy mogli raczej znów nadawać, bo nie miałem ładowarki. A żeby wam uwiecznić, że faktycznie to ładowarka była, to zostawiłem ją tutaj przez 2 tygodnie. A propos klim, mój tata pracuje w klimach, więc miałem dostęp do klimatyzacji. Ale co jeszcze tutaj mamy? Podest do sauny i stolik do domku. Ja go zmontuję, pokażę wam, jak on wygląda. No i właśnie te krzesła przywiozłem z domu, żeby było do tego stolika, bo na ten weekend będziemy mieli dużo gości. I będzie się działo. Zrobimy w końcu tutaj taras.
No i troszkę innych rzeczy porobimy. I tak to się będzie prezentowało. Spoko. Tylko trzeba to zamontować. Mamy poraneczek. I ogólnie tak się zastanawiamy, co by tu zjeść sobie dzisiaj na obiad. I mamy sierpień, jest okres na prawdziwki, więc postanowiłem poszukać w naszym lesie, zagajniku, grzyby. A wiem, że tam są zawsze co roku i wiem mniej więcej gdzie, bo już też byłem zobaczyć. Zaraz wam pokażę. Tutaj od tyłu, od łąki, czyli na przykład od sauny. I szukamy. Zobaczcie. Ciach. I to nie byle jakie grzyby. Patrzcie. O, to niestety szatan. Sorry. A tutaj. Szatan. Do pajasiu. Nie, to nie jest szatan. To nie jest szatan. Ale już starawe. Prawdziwek. Tak spaceruję z domku do domku. Dzisiaj na obiad będzie sos grzybowy z taką rybką. Nie jest złowiona u nas, ale w końcu się wybiorę na te nasze ryby. A tam mamy większą lodówkę i zamrażarkę. Ale pachnie prosto z wody. Upał jest niesamowity. Taki to obiad wyszedł. Robiliśmy to na patelni. Rybka, cyk, cyk. I sałateczka. Starczy. Naprawdę dzisiaj jest ponad 30 stopni. Witam w ponownym dniu. Pięknym, słonecznym. Okropnym. Dlaczego? Bo upalny. Już mamy trzeci dzień upału. Można powiedzieć końcówka sierpnia. Nie pokazywałem wam, co tu się działo. Wiecie, że wcześniej też, bo już się pogubiłem, bo jeszcze odcinki nie powychodziły. Nie miałem ładowarki, więc nie wychodziły vlogi, za to wielkie. Przepraszam, bo pewnie mógłbym kupić ładowarkę do komputera i po prostu zacząć tam robić, ale nie miałem też karty głównej, bo została też tutaj właśnie w tym nowym domku, bo tak sobie ostatnio działałem. Co tu się zmieniło, to już wam też pokazywałem, a teraz znów wam pokażę, co tu się zmieniło. Wleciał taki domek i ten domek ogólnie docelowo będzie postawiony tutaj. Zrobiliśmy tutaj z Darkiem i z Marcinem taki fundamencik, z czego jestem zadowolony, bo wyszła igła i to jest ocieplone. A ogólnie mamy tu ściankę 15 cm i będziemy to stawiać. Wyobraźcie sobie, to jest tak ciężkie, że nie idzie tego dźwignąć. Nawet w czterech jest przesada. I tak, co tu się jeszcze zmieniło? Najważniejsza rzecz, z czego jestem bardzo zadowolony i fajnie, że to się już zadziało. To więcej działo się ogólnie zawsze tu na moim Facebooku, gdzieś tam, bo na bieżąco wystawiałem. Nie nakręcam tych rzeczy, które robię. Dlaczego? Dlatego, że to jest ferwor walki i naprawdę to w dwa dni, żeśmy musieli ogarnąć, obsadzić krawężniki. Taki jeden krawężnik dla ciekawości 58 kg waży, więc byście widzieli tylko trzech chłopów spoconych. 50 na 50, barwy jesieni, pięknie to wyszło. Co muszę naprawić? Nie wiem, czy kamera to ujmie. Takie białe cienie, nie wiem w sumie dlaczego to jest, ale będzie trzeba to przemalować i to takich białych jest dużo. Więc trzeba to tak czy tak zaimpregnować. I tak miałem taki zamiar, żeby to bardziej po prostu zakonserwować. Kwiatki rosną. Super, wszystko fajnie. Elegancko. Bala. Tu oczywiście porządek muszę zrobić. Tu już próbowałem. Zobaczcie. Jasne jest, bo to już papierkiem pojechałem. To wszystko muszę dzisiaj obszlifować. No i pomaluję, pokażę wam efekt końcowy. Będę malował to w kolorze tak jak jest sauna, tak jak jest to, nie bezbarwnym. Nie będę się bawić
może pomaluję od razu tam ten miejsce na hamak też. No i co się zadziałało? Lampa stadionowa. Byliśmy kiedyś i ukradliśmy taką lampę. O, nie będę wam pokazywać pod słońce. Zobaczcie, mamy solar. I ja ją przywiozłem kamperem. Nie wiem, czy tam pokazywałem, ale chyba tak. Ona była przepołowiona na pół. Sąsiad mi tutaj pospawał, ja to obszlifowałem, pomalowałem i tak to się prezentuje. Powiem wam, że świeci mega, super, normalnie powiem, że jest elegancko. Można zmieniać różne tryby, cudować, zobaczymy jak to się będzie spisywać zimą, ale ten maszt wykorzystam nawet dodatkowo, bo mam tu wszędzie kamery, ale zrobię może po prostu taki lampę w drugą stronę gdzieś, albo ten i kamery jeszcze też inaczej porozmieszczam. Mam możliwość, bo wsadziłem tutaj arota do środka, więc spoko, wszystko tutaj przejdzie, tu odkopię się i już. Szklanki na altanę pokazywałem. Już mam domek cały podłączony, więc jest gitara. Co tu się jeszcze zmieniło? Pamiętacie ogólnie? Jeszcze wiozłem z Sieradza. Z Sieradza wiozłem telewizor. Nie wiem, czy pokazywałem. O, teraz jest krzywo, a to zaraz wam pokażę dlaczego. A teraz jest prosto. Wieszak jakiś taki dziwny. Można to też w ten sposób robić. Ale tu zawsze odchylam, bo mogę to przesunąć na tą stronę, tylko przyszłościowo no, kominek, telewizor to słabo, nie? Żaluzje na pewno będziemy zakładać. A, no i co? Weszła klima. Klima weszła. Tu jest bałaganik, ale tu już wszystko działa, więc jest spoko, jedynie co to muszę kontakty zrobić, no i przykleić co na mamuta, bo tego jeszcze nie zrobiłem, ale tu już odwierty wszystko jest, nie wiem czy to wcześniej było. No i co, prysznic, wleciał prysznic, pierwsi goście byli, co na końcu filmu wam pokażę, goście byli zadowoleni, goście z Sieradza. Testujemy na razie, znajomych zapraszamy. Pralka już działa też, jest, były dwa dni temu pierwsze prania, sypialni już nie będę pokazywać. No i stolik wleciał, no i tyle. Ja się muszę napić, bo mi zaszło w gardę. Myślę, że po śniadanku i teraz kawuśka pójdzie, no i do roboty, do roboty. Jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, czy to pasuje ogólnie. A, i tu Darka muszę pochwalić. Zobaczcie, jak ładnie mi stopnie powycinał. Cyk, cyk, cyk. Miał być tylko jeden stopień, ale stwierdził, że to głupio będzie wyglądać, bo tu wyjście jest tylko. Zrobimy na dwa, a domówiłem jeszcze jeden i tutaj będzie jeszcze jeden, więc będzie już taki komplecik. No. Kanaliza jest już podłączona, woda leci wszędzie, wszędzie. Pokażę wam efekt, jak wymaluję balę. Ostatni raz. Spoglądamy, jak to wygląda przed szlifowaniem. Ja już działam z tym szlifowaniem, zaraz wam pokażę. A przy okazji tak zamontowaliśmy klimę. To tam jeszcze jest od alarmu ogólnie nie zamontowane. Zobaczcie, tak wygląda już poszlifowane. Tu od tego momentu nie jest. I bez sensu jest, żebym wam pokazywał, jak to się robi, bo to jest naprawdę żmudna robota. To jest i jedziemy dalej. Muzyczkę trzeba włączyć, bo zaraz nas zbanują. Więc to obszlifowałem ręcznie, ale to stwierdzam, że przelecę delikatnie szlifierką. Tu sobie przygotowałem, żeby mi nie pyliło. I tak obklejam te listwy metalowe. Cyk, cyk. Woda nie wypuszczona, bo wieczorem będziemy się jeszcze kąpać. No i co? I to wiosło też pomaluję, tylko właśnie się zastanawiam, czy wiosła nie pomalować raczej olejem. Tak to wygląda. Nic. Obklejanko. Temat ogarnięty. I działamy. Ostatni rzut na niepomalowaną balę. Tu jest poszlifowane, a tu już tak wygląda. Zadowolony będę. Ty też. Jest fajnie. Nie spodziewałem się, że ją tak odnowię. Ona ma już tak z 3 lata. Tak wygląda efekt. Troszkę się narobiłem,
ale będę malować jeszcze raz. A tak wyglądają schody. Bardzo fajnie, bo to szybko schnie, a to chyba dlatego, że też temperatura jest. I tak wygląda wiosło. To nic, ja idę na obiadek, chwilkę przeschnie i działamy dalej. No więc mogę wam pokazać efekt końcowy. Tak to wygląda. Ja właśnie się przed chwilą wykąpałem. W międzyczasie zasadziłem jeszcze tego klona. On był tam za domkiem. No i muszę jeszcze przypiąć tylko do tej tyczki przed wiatrem. To już jest wymalowane. W ten sposób to tak wygląda. A to wygląda w ten sposób. Jestem zadowolony z roboty. A to jest nadlineczki. Muszę to przypiąć, przekręcić. I tak do zimy przygotowane. Wczoraj malowaliśmy bale, a dzisiaj maluję nasz domek. Ogólnie widzicie, tak się rozpędzam ogólnie, że zapominam wam cokolwiek nagrać, bo tu jest ciągle robota. Tą stronę pomalowałem, to przesycha. To jest taki olej bezbarwny, tikurila, ale jak się go maluje, to on jest biały i dopiero jak wysycha, to robi się przezroczysty. Dostało to troszeczkę takiej intensywności, zobaczymy co jak. Tutaj jeszcze nie wiem właśnie, tu by trzeba jeszcze przemalować, ale co zauważyłem, to te deski mają różne kolory. To już też pomalowałem i to pomalowałem. A zobaczcie, olej jest biały. I co? I chcę zlikwidować ogólnie właśnie te białe plamy. I teraz nie wiem, czy to jest wina drzewa, czy drewna. Zobaczymy. Zaolejujemy. Ja działam. Zrobiłem to. Powiem, że łeb mnie tak nawala, ale to chyba od tego słońca. Miałem jechać jeszcze na ryby, ale raczej nie pojadę. Odżywić się odżywiło. Musi to jeszcze wyschnąć dokładnie, więc pokażę wam efekt jutro. Tu troszkę to znikło. Dostało tej wyrazistości. Tu w sumie też ogólnie. Zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie. Tu jeszcze poprawiłem przed chwilą. I tak mi się wydaje, że drzewo jak jest bardzo mocno suche, to jest po prostu się wybiela. I tu teraz to jest jeszcze mokre, bo przemalowałem. No, to musi wyschnąć i tak jak pokazywałem wam w puszce, to jest białe, a robi się potem przezroczyste. I tu też jeszcze domalowałem resztkami i tyle. No, i tutaj ten bok też zrobiłem na końcu. No i zobaczymy. Za nawiewy i wywiewy się nie biorę, bo nie mam towaru dokładnie rurek, setek i wywieczników z tamtej strony, czyli kratek jakichś fajnych, a już miałem się za to zabrać. Kłada wyciągnąłem, miałem jechać na ryby, ale stwierdzam, że lepiej się zanurzę w bali, a na rybki to może pojedziemy jutro. A pokażę wam jeszcze, jak wygląda tak efekt końcowy, jak już faktycznie przeschła farba z bali. Dostało takiego kolorytu. Jest fajne, to jest kolor piniowy i to jest taki olej żywiczny. To jest ten sam kolor, tylko że to było malowane raz, więc czeka mnie też pomalowanie tej chatki jeszcze raz, ale to se daje po prostu na jakąś inną pogodę, bo w tym słońcu się nie da. Wczoraj po tym też mnie głowa bolała, ale naprawdę dostało to takiego fajnego koloru. A dzisiaj padał deszcz. No i spoko. No, to też było malowane, może dwa razy było malowane, ale to już ma rok czasu, bo stało troszeczkę u mnie, zanim wjechało tutaj na działkę, no bo nie byłem gotowy jeszcze, żeby to przewieźć, a tak to przewoziliśmy wszystko razem, balię, saunę, tą banię, to jest z Mausera, to już opowiadałem, 1000 litrów i to obudowane jest, podświetlane kolorami też jest. No i wtedy jeszcze kłada wiozłem, to mieliśmy taką lawetę 8-metrową, więc było ogień. No, dobra, ja ściągam tą drabinę, idę trochę łeb schłodzić i zobaczymy co dalej. Wieczorkiem może jakieś ognisko albo coś zrobimy, jak już się ochłodzi. Mi jak zwykle, jak chcę coś nagrać, to bateria pada. Tak, Oli, jak było na spacerku? O, zmęczona jesteś? Pokażę wam efekt. Jak już to przeschło. Wydaje mi się, że fajnie. Minimalnie widzę ja to jeszcze. Ale myślę, że jeszcze raz jakbyśmy przemalowali, to by było git. A zobaczcie, jaki dostało połysk. A to jest normalny olej. Fajnie się świeci. Dostało takiego żywego koloru złotego.
Tak to wygląda tu. I pokażę wam ścianę boczną, główną. Dla mnie rewelka. Jak wam się podoba, łapa w górę. Pierwsi goście już dzisiaj wyjeżdżają po tygodniowym pobycie w naszym kurorcie osady Puszczy Śpiew. Ten samochód już znacie. Odwiedził nas sieradz. A tam najmłodsza uczestniczka osady Puszczy Śpiew, która pierwsza zawitała do nas. Hania, jak ci się podobało u nas? Gites było. Gites było. Były gry, były paletki. Co jeszcze było? Obieranie czosnku. Tak, to było najlepsze. No, na kiszonki. A my dzisiaj ich żegnamy. No i zapraszamy w przyszłości. Owczarek przyjazny dla dzieci. Nie rozkręcaj się. Ogólnie depresja, że sobie wyjeżdżają. No ale tak to już jest. Aha, i goście ci tutaj... I ci goście sobie sprzątają domek na wyjazd. Więc ci, co sprzątają domek, mają za darmo. 10% upustu z myciem okien. Jasne. Oli przyniósł. A wuja trafiał w ogóle? Oczywiście. Trafiał. O, jaka ma. Badyla. Teraz musisz jej powiedzieć zostaw. Zostaw. No. Widzisz, obcym nie chcę zostawić. Goń mnie. Nie myśl sobie, że się ominie. Choreografia. Nie wstęp. Chodź do miłosnego, chodź. Tylko YouTube na pewno ten film wyrzuci, bo będzie muzyka po prostu. A, no tak. Ale to zrobimy szybko, do 20 sekund to ogarniemy temat. Dobra. To wtedy nie wyrzuci. Tylko będzie tylko kawałek. Nie bardziej w tą stronę. Ale to przepraszam, no kamera jest tam. No tak, ale bardziej w tą linię. I tylko ja po środku. Proszę się ustawiać, bo za chwilę ja wchodzę. Tylko ja tak naprawdę nie jestem pewien, czy kamerę włączyłem. No to sprawdzaj. Lecimy na żywiec. Nie na żywiec. Lecimy do mięsnego. No halo! Halo! Jeszcze raz! Falstart! Proszę się przesunąć tutaj. Do kasy numer 3. Poczekajcie chwilę, bo internet. Internet! W puszczy nie ma internetu. Nie. Tutaj Hania, daj to. Albo dobra, no. Dobra, przesuń się, Oli, idź do kasy numer 5. No. Oli poszła. Do piątki. Ty tak szybko? No i dajesz do przodu. Co dalej było? Do Hania. Tańcz! Okej, okay, tak się bawimy. Na koniec, dla uśmiechu. Osada Puszczy Śpiew z uśmiechem przez życie, van life, free life, to tylko u nas. Scena numer 1. Profesjonalny podkład poproszę. Lama w krzakach. Wyglądasz jak profesjonalistka. No już koniec. Jak koniec? 3 minuty miało być. I gitara. Dobra, jedźcie już, bo mam was dosyć. Łapaj wuja na nogi. Jak? Mów to, co ustaliliśmy. Podobało wam się? Bardzo. No, super. Podobało nam się. Zapraszamy. Siema. U was jest super. Idziemy na... To było ustawione. Testujemy osadę dla was. Jesteś rozczarowana. Oli jest najbardziej rozczarowana. Nie ma zabawowiczów. No pojechali, no. A my dzisiaj chillaucik, odpoczynek, hamaczek. No i odpoczywamy. Super.
Kampera trzeba przestawić, zrobić cień, bo altany jeszcze nie ma. A może plan dzisiaj nad jezioro pojechać? Zobaczymy. Słoneczko wychodzi, jest pięknie.